Kobieta jadąca na bestii ma w ręku złoty kielich. Taki kielich używany jest podczas mszy i stanowi najświętszy przedmiot w katolicyzmie. Jan zauważa, że złoty kielich jest pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. Czy możliwe, że jest to biblijny pogląd na mszę, która znajduje się w samym sercu katolicyzmu? Jakie było przekonanie tysięcy chrześcijan w ciągu historii, którzy zostali spaleni na stosie za odmowę uczestnictwa w mszy? Uważali, że jest to największa możliwa obrzydliwość. Dlaczego? Ponieważ przedstawia się ją jako dosłowną, żywą ofiarę, której nieustannie ofiarowane jest ciało i krew Jezusa Chrystusa. Biblia jednak wyraźnie stwierdza, że ofiara Chrystusa na krzyżu została dokonana w pełni, raz na zawsze i nigdy więcej nie ma być powtarzana. Nauka katolicka twierdzi natomiast, że gdy Chrystus podczas ostatniej wieczerzy powiedział „To jest ciało moje i to jest krew moja”, to trzeba rozumieć go dosłownie, że w wyniku wypowiedzenia tych słów stały się one jego dosłownym ciałem i krwią i że gdy kapłan wypowiada te słowa dzisiaj, stają się one ponownie dosłownym ciałem i krwią Chrystusa i są nieustannie składane na ofiarę na katolickich ołtarzach równie prawdziwie jak ofiara Chrystusa na krzyżu. Nikt nie traktuje jednak dosłownie słów, które wypowiedział Chrystus mówiąc „Ja jestem bramą, ja jestem światłością świata, ja jestem pasterzem”, albo gdy nazwał uczniów owcami. W tych i innych sytuacjach jest oczywiste, że Chrystus posługiwał się językiem obrazowym. Gdy powiedział, że chleb jest jego ciałem, nie jest możliwe, by chleb rzeczywiście był jego ciałem, skoro on siedział tam w swoim fizycznym ciele, trzymając go w rękach. Tym bardziej nie jest możliwe, by każdy opłatek mógł być dosłownym ciałem Chrystusa, duszą, osobowością i boskością, całą i niepodzieloną, jak twierdzi katolicyzm. To nie jest dosłowne zrozumienie Biblii, lecz mistycyzm i misterium. Jest z tym związany jeszcze jeden aspekt. Sobór Watykański II stwierdza, nasz Zbawiciel podczas ostatniej wieczerzy ustanowił ofiarę eucharystyczną swojego ciała i krwi. Sobór Trydencki również potwierdził, że Chrystus podczas ostatniej wieczerzy złożył Bogu swoje własne ciało i krew pod postacią chleba i wina. Jeśli tak, to Jezus został złożony na ofiarę za grzechy świata podczas ostatniej wieczerzy, zanim poszedł na krzyż, co jest czystą herezją. W rzeczywistości nie musiałby w ogóle pójść na krzyż, jeśli katolicy kapłani potrafią, tak jak twierdzą, zmienić chleb i wino w dosłowne ciało i krew Chrystusa i złożyć je jako ofiarę przebłagalną na swoich ołtarzach. W słowniku katolickim czytamy: Msza jest prawdziwą ofiarą przebłagalną, przez którą Pan jest przebłagany, udziela łaski, przebacza przewinienia i grzechy, nawet wielkie. Sobór Trydencki stwierdza, w sprawie wielkiego misterium Eucharystii jest to prawdziwa i jedyna ofiara. W takim razie krzyż nie jest potrzebny. Oczywiście Kościół katolicki naucza, że krzyż jest niezbędny, jednak sprowadza go do tego samego poziomu, co msza. Twierdzi, że ofiara Chrystusa na krzyżu jest skuteczna jedynie w swym powtórzeniu podczas mszy i to tylko częściowo, za każdym razem, gdy msza jest powtarzana. Potrzeba wielu powtórzeń mszy, by doprowadzić duszę do nieba. Ale nawet sam papież nie potrafi powiedzieć, ile mszy może być do tego potrzebnych. Słownik katolicki wyjaśnia. Msza jest ustanowionym przez Boga środkiem zastosowania zasług Kalwarii. Chrystus zdobył dla świata wszystkie łaski, których On potrzebuje dla zbawienia i uświęcenia, ale błogosławieństwa te są przekazywane ciągle i stopniowo od czasu Kalwarii, głównie przez mszę. Kapłan jest niezbędny, gdyż tylko on swoją mocą może zmienić substancję chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Im częściej ta ofiara jest składana, tym więcej pożytku przynosi. Innymi słowy, ofiara Chrystusa nie jest jeszcze kompletna, ukończona, ale ciągle jest procesem. Sobór Watykański II stwierdza, albowiem w ofierze mszy nasz Pan jest składany na ofiarę. Msza jest ofiarą, w której trwa krzyż. Słownik katolicki wyjaśnia, że w czasie mszy Chrystus składa siebie samego na ofiarę równie prawdziwie, jak uczynił to na Kalwarii. Cóż więc znaczyły triumfalne słowa Chrystusa? Wykonało się.
kontraście do ofiar Starego Testamentu, które podobnie jak msza musiały być powtarzane wielokrotnie i nigdy nie mogły zgładzić grzechów, Biblia mówi, że ten człowiek, Chrystus, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga. Jedną bowiem ofiarą wydoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Dlatego nie ma już żadnej dodatkowej ofiary za grzechy. Istnieje ogromna różnica między biblijnym Chrystusem a Chrystusem katolickim, który ciągle jest składany na ofiarę i ciągle cierpi. Starając się usunąć to napięcie, Sobór Watykański II wyjaśnia, że podczas mszy Chrystus uobecnia w bezkrwawy sposób ofiarę złożoną na krzyżu. Lecz Biblia wyraźnie stwierdza, bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. A więc bezkrwawa ofiara, bez przelania krwi przez Chrystusa, nie może usuwać grzechów, jak twierdzi to msza. Katolicyzm wyjaśnia, że Chrystus nie jest naprawdę ofiarowywany ciągle na nowo, ale że ofiara na krzyżu jest uobecniana. Takie stwierdzenie pozbawione jest sensu. Wydarzenie, które dokonało się w przeszłości, nie może być uczynione obecnym teraz. Jeśli wydarzenie przeszłe osiągnęło swój cel, nie ma powodu do uobecnienia go w teraźniejszości, nawet gdyby można to było zrobić. Na przykład, jeżeli dłużnik spłaci dług, który był komuś winien, to dług jest spłacony na zawsze i bez sensu byłoby powtarzanie, odtwarzanie czy uobecnianie spłaty długu w teraźniejszości. Został on spłacony przez czynność, która została wykonana i zakończona w przeszłości. Można wspominać z wdzięcznością spłatę długu, ale żadne odtwarzanie nie miałoby żadnego sensu, jeśli nie pozostał żaden dług do spłacenia. Podobnie jest z zapłatą za nasze grzechy, której Chrystus dokonał na krzyżu. Gdy umierał, powiedział, wykonało się. Użył przy tym słów, które znaczą zapłacone w pełni. A jednak w nowym katechizmie katolickim czytamy, Eucharystia jako ofiara jest również składana jako zadośćuczynienie za grzechy żywych i umarłych oraz dla otrzymania od Boga pożytku duchowego. Jest to próba spłacania rat długu, który został już spłacony. Msza jest zaprzeczeniem wystarczalności zapłaty, której Chrystus dokonał na krzyżu. Kościół katolicki twierdzi, że przez swoje rytuały stopniowo dokonuje tego, czego według Biblii Chrystus już dokonał. Sobór Watykański II stwierdził, w liturgii, a zwłaszcza w świętej ofierze Eucharystii, dokonuje się dzieło naszego odkupienia. Ale Biblia mówi, że odkupienie już się dokonało. 12 werset 9 rozdziału listu do Hebrajczyków zapewnia nas, że Chrystus przez własną krew wszedł raz na zawsze do miejsca świętego, dokonawszy wiecznego odkupienia. W liście do Efezjan w rozdziale 1, wierszu 7 i do Kolosan w rozdziale 1, wierszu 14 czytamy, w Nim, w Chrystusie, mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów. Aby móc kontynuować dzieło odkupienia, katoliccy kapłani twierdzą, że potrafią dokonywać transubstancjacji, zamiany chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, pod postacią chleba i wina. Ma to rzekomo być wielki cud, pomimo tego, że opłatek i wino nie zmieniają swego wyglądu ani smaku. W Biblii nie ma jednak żadnego takiego cudu. Czy kiedykolwiek Chrystus przywrócił wzrok niewidomemu pod postacią taką samą jak poprzednia? Czy kiedyś przywrócił martwego człowieka do życia pod postacią martwego człowieka? W takiej sytuacji zdrowym rozsądkiem, a nie niewiarą, jest przekonanie, że taki rzekomy cud wcale się nie dokonuje. Wyobraźmy sobie, że woda zamieniona w wino przez Chrystusa na weselu w Kani Galilejskiej byłaby tego rodzaju cudem. Słudzy zanoszą ją gospodarzowi wesela, a ten powiada, prosiłem o wino, a to jest woda. Sługa twierdzi, panie, to jest wino. Rozgniewany gospodarz mówi, to wygląda jak woda i smakuje jak woda, więc to jest woda. Wtedy sługa odpowiada, potrzebujesz wiary, to jest cud. Chrystus zamienił wodę w wino, ale wino jest pod postacią wody. To nie jest cud, to farsa.
odpowiedziałby gospodarz wesela i miałby rację. I tak samo jest z transubstancjacją. Doktryna czyśćca jest jeszcze jedną obrzydliwością. Sobór Watykański II stwierdza, że choć Chrystus cierpiał, aby ponieść wieczną karę za nasze grzechy, my musimy osobiście odpokutować karę doczesną za nasze grzechy. Istnieje konieczność zadośćuczynienia za grzechy przez próby, doświadczenia, trudności w tym życiu albo w życiu przyszłym, przez udręki i oczyszczające kary w czyśćcu, gdzie dusze, które umarły w miłosierdziu Boga i prawdziwym żalu za swoje grzechy, są oczyszczane po śmierci. Kary mają usunąć ich winę. Sam apostoł Piotr stwierdził jednak, że Chrystus raz umarł za grzechy.